i tego nie znajdę. Mam wszystko, czego potrzebujesz. Ezekiel chciałby zastąpić Wejta na stanowisku handlarza w wiosce. Rozumiem, że Wejt jest o wszystkim poinformowany. Oczywiście. I na dodatek bardzo zadowolony z takiego obrotu wydarzeń. No dobrze. Skoro ręczysz za tego Ezekiela, szkoda, że Wejt nie ma ochoty dłużej sprzedawać swoich towarów w naszej wiosce. Ale widać, taka kolej rzeczy. Masz tutaj zezwolenie dla Ezekiela na handel w wiosce. W sprawie brzegu... Tak? Naprawiliśmy go. Możesz się już o niego nie martwić. Świetnie. Wiedziałem, że mogę na ciebie liczyć. Masz tu dodatkowo parę monet. Co mi tam? Wykonałem wszystko, o co mnie prosiłeś. Dostanę teraz Glade do miasta? Dobrze się spisałeś. Dostaniesz go. Powodzenia, Marvin. Jorn na pewno się odnajdzie. Czuję to. Jak się mają sprawy? Odkąd pomogłeś nam z kilkoma problemami, jest trochę lepiej. Gdyby jeszcze wszyscy twoi towarzysze byli tacy pomocni. Jestem zajęty, zostaw mnie w spokoju. Chciałbyś zastąpić handlarza Wejta w wiosce? Chętnie. Mógłbym zostać blisko grobu córki i mieć na niego oko. Wejt mógłby odsprzedać ci kontakty do swoich dostawców. Cholera, niestety nie mam żadnych pieniędzy. Będę musiał obejść się bez tego. Pokaż mi swoje towary. Miło mi to słyszeć.
Ile chcesz za swoje kontakty? Z racji tego, że mi pomogłeś, dostaniecie zniżkę. Masz te pieniądze. Świetnie. Przyślę swoich ludzi do Ezekiela. Nie pożałuję tej inwestycji. Ej, ty. Opłaciłem Wejta. Przyślę do ciebie swoich ludzi. Niesamowite. Nie wiem, jak ja ci się za to wszystko odwdzięczę. Naprawdę dobry z ciebie chłopak. Proszę, oto zezwolenie na handel w wiosce. O cholera, udało się je zdobyć. To wspaniale. Zatem zabieram się do pracy. Dziękuję. Przysyła mnie Bastian. Podobno masz jakieś kłopoty. Ano mam. Stodołę trzeba wysprzątać. Była powódź. Musiałem zamknąć wszystkie owce w środku i teraz śmierdzi tam tak, że się wytrzymać nie da. Zbierz cały gnój i wróć z nim do mnie. Tylko nie wywalaj mi go na kompost. Szkoda nawozu marnować. Nie będę zbierał żadnego łajna. Nie chcesz zbierać gnoju? To Bastian się dowie o wszystkim! Dostanę przynajmniej jakąś miotłę? Nie ma miotły. Musisz zbierać rękami. Dobra, wrócę niedługo. No, no. Przynieś tyle gnoju, ile znajdziesz. Hej! Wysprzątałem całą stodołę, bierz. O nie, nie! Trzymaj ten gnój, bo zaraz ci powiem, co masz z nim zrobić. Raz go, traj jeden, jakich mało. Zazdrości mi, od kiedy wywaliłem go ze stodoły za nieróbstwo. Wiem, że to raz go ukradł najdroższą Betsy. Byłem szczęśliwą owcę! Dał mi ją Sir Ramsay wiele wiosen temu. Dawno przerobił na kotlety. A ja tu siedzę i płaczę. Ale naraz go dostanie to, na co zasługuje. Pójdzie do jego chaty i włoży gnój do łóżka. Co takiego? To co słyszysz? Naraz go odechce się żartować i ze mnie śmiać. Bo będę od niego sprytniejszy. Skąd wiesz, że to Raz go ukradł ci owce? Czuję to w kościach. Tak samo różne rzeczy czuła w kościach moja babunia. Mam ten sam dar.
Razko to zły człowiek. Zazdrosny, mściwy. Nie moja wina, że Razko nie lubił pracować. Ramzej dał mi stodołę i tuzin owiec za moją pracę. Od tamtej pory Razko ciągle mi dokucza. Gdzie znajdę Razko? Mieszka w małej chacie za gospodą. Tam, gdzie reszta biedaków. Zobaczę, co da się zrobić. Jak to dobrze załatwisz, to sowicie cię wynagrodzę. Oj, wynagrodzę! Tylko pamiętaj, zrób to, gdy Razko nie będzie w domu. I uważaj, bo drań przebiegły jest i ma oczy dookoła głowy. Jak interesy? Na razie powoli, ale widzę tutaj niemały potencjał. Pokaż mi swoje towary. Ej, ty. Jak życie? Cześć, Marvin. Jestem zajęty. Zostaw mnie w spokoju. Chwila. Razko dostał za swoje. Chciałbym zobaczyć minę Razko, jak zobaczy niespodziankę. Nie jestem bogaty, ale proszę, weź to złoto. Zasługujesz na nie. Co słychać? Ludzi na wyspie coraz więcej, a rąk do pracy ciągle brakuje. Niczego nie sugeruję, ale nasi goście sami pracują na swoją reputację. Ej, ty! Kim jesteś? Jestem Paola i pracuję jako piekarz. Na całym Archolos nie znajdziesz tak pysznego chleba jak u mnie.
Pomogłem pasterzowi z jego problemem. Mam nadzieję, że nie kazał ci robić niczego głupiego. Nie zupełnie, ale jakoś sobie poradziłem. Cały oto. Gdyby nie to, że robotę dał mu sam Ramzej, dziwak już dawno wyleciałby stąd na zbity łeb. Jak idą interesy? Nie dość, że podatki rosną z dnia na dzień, połowa zbiorów zgniła przez te podtopienia, to jeszcze farmerzy ciągle gadają o tej bestii z lasu obok wioski. Nadchodzą ciężkie czasy. Hej! Nie widzisz, że coś robię? Spadaj! Hej! Co słychać? Przyszedłeś mnie denerwować? Jeśli tak, to sobie daruj. Próbuję przekonać tych wieśniaków, żeby zaczęli nas lepiej karmić. Hej! Nie wiesz przypadkiem, kto mógłby nauczyć mnie czegoś o roślinach? Najprościej będzie, jak pójdziesz do któregoś z alchemików. Najbliższy mi znany to Bodowin. Na co dzień przebywa w swojej pracowni na północ od wioski. Możesz też spróbować szczęścia u naszego maga Lokwara. Jak leci? Czasem mieliśmy problem z grupą pijaczków. Czasem jakiś zwierz zapędził się do wioski. Ale porwanie? Tego jeszcze nie przerabialiśmy. Mam nadzieję, że twój brat odnajdzie się cały i zdrowy. Wybacz, ale pogadamy później. Muszę wracać do pracy, zanim Marta zobaczy, że się obija. Hej! Jak życie? Jestem zajęty. Odejdź. Hej. Wiesz coś o zaginięciu Jorna? Jorn to ten łysy ze statku. Nic o tym nie wiem. Przez cały czas siedziałem tutaj i grzałem zmarznięte kości. Thank you.
Hej, ty! Mam wszystko, czego potrzebujesz. Masz. Dla ciebie. Masz. Dla ciebie. Co jest? Chcę odebrać nagrodę za upolowaną bestię. Obrzydliwy Romal. Proszę, to dla ciebie. Jak się mają sprawy? Odkąd pomogłeś nam z kilkoma problemami, jest trochę lepiej. Gdyby jeszcze wszyscy twoi towarzysze byli tacy pomocni. Jestem zajęta, zostaw mnie w spokoju. Hej! Zrobiłem, o co prosiłeś. Całkiem nieźle. Prawdę mówiąc, to myślałem, że nie dasz rady. Czas na kolejny test. Co mam zrobić tym razem? Tym razem nie będziesz musiał niczego sprzątać. Zdobycie składników alchemicznych nierzadko będzie wymagało od ciebie sprytu. Tylko w ten sposób unikniesz starcia z czyhającą w zaroślach bestią, która bez problemów rozszarpałaby cię na strzępy. Wyobraź sobie, że jest nią Marta, gospodyni z tutejszej karczmy. A tajemnym składnikiem, który masz zdobyć, jest jej smakowity gulasz. Przynieś mi go cały garnek. I myślisz, że odda mi go? Od tak? Ostatnim razem, gdy wchodziłem z nią w dyskusję, omal nie rzuciła się na mnie z miotłą. Oczywiście, że nie odda ci go od tak. I o to w tym właśnie chodzi. Twoja w tym głowa, żeby cię nie zobaczyła. Tyle wystarczy? Mówiłem o całym garnku, a nie o porcji dla biedaka. Były pewne problemy. Smacznego. Przeze mnie teraz reszta będzie jadła same resztki. Lepsze to niż nic. Przepyszne. Marta to jednak złota kobieta jest. Do tej pory zamiotłem ci chatę i przyniosłem jedzenie. W jaki sposób ma mi to pomóc w nauce alchemii? Ha, zobaczysz. Czas na ostateczny test. Test siły. Tam, gdzie zawodzi spryt, będziesz musiał stawić czoła zagrożeniu osobiście. Udaj się do tutejszej kaplicy i przepędź wszystkie bestie, które się tam zagnieździły. Bestie? Tym razem to nie są żarty, chłopcze. Udało mi się zamknąć drzwi, więc tak łatwo się nie wydostaną na zewnątrz. Pamiętaj tylko, że niewiele jest broni, które są w stanie je zranić. Skoro zagnieździły się tam potwory, dlaczego nie powiesz o nich wartownikom? Bo to jest twój test, a nie ich. Czym mam w takim razie je pokonać? Spróbuj miotłą. Miotłą? Nie masz jakiegoś miecza na zbyciu? Dam ci radę. Czasem najprostsze rozwiązania są najlepsze. Weź ten klucz. Otworzysz nim drzwi do kaplicy. Idź i niech Adanos ci sprzyja. Thank you.
Nic tu nie ma. Nic tu nie ma. Widzę, że wracasz cały i zdrowy, a więc zwycięstwo? Tak, rozgniotłem je wszystkie. Gdy stąd wyruszyłeś, twarz miałeś bladą jak płótno. Strach cię obleciał, jakbym wysyłał cię do walki z samym Beliarem. Dość tych żartów. Kiedy w końcu dowiem się czegoś o alchemii? Alchemia. No tak, zapomniałbym. Masz tu książkę Podstawy Alchemii. Weź ją sobie i przeczytaj. I to wszystko? Żadnego zbierania ziół i ważenia mikstur? Chciałeś poznać podstawy alchemii? To je poznasz. Rzecz jasna, jeśli umiesz czytać. A teraz, z łaski swojej daj mi się zdrzemnąć. Po tym gulaszu jakiś taki senny się zrobiłem. Czym? Cholera! Pohandlujmy. Czuję się pełny.